test drive kobiet. Najpierw Recep ufundował upominki i tak wśród pań Closest to the Pin, sponsorowany upominkami przez firmę Recep, wygrała Małgorzata Brodowska. Jeżeli nie ma Małgosi, no to Heniu Konopka, proszę bardzo, tutaj się nie ten, nie siedź tam, tylko proszę pełnić honory domu. A wśród panów 2 m 21 cm Cezary Stopa. Cezary Stopa. Jest, jest Cezary. Cholera, 20 cm. Proszę państwa. Wilson Longest Drive kobiet. Joanna Kłos. I prosimy od razu w danej kategorii wszystkich zwycięzców, zwycięzczynie, żeby zostali z nami tutaj do pamiątkowego zdjęcia. Jasiu, zostań z nami. Wilson, Longest Drive mężczyzn. Andrzej Bagiński. Kapitan klubu Sierra Golf Club. Sierra Golf Club nie ma spółka z ołu. Nearest to the pin. Oczywiście Wilson, nearest to the pin. Lucyna Giełda. Tak, tak, jeszcze wspólne zdjęcie w tej kategorii, a później podziękujemy. Prosimy bardzo. W naszym turnieju tutaj mamy specjalne kategorie, specjalny turniej Diners Club Trophy. Pierwsze miejsce w kategorii netto Dariusz Bobiński. Tak, Darku, zostań z nami. I w kategorii brutto Diners Club Trophy wygrał Marcin Gniazdowski. Brawo! Zagrał dzisiaj rekord życiowy 81. Oczywiście na takich turniejach jak World Golfers Championship i Diners Club Trophy gra się życiowe wyniki. I gratulujemy szczególnie. Gratuluję. Przechodzimy do klasyfikacji World Golfers Championship. O, dobra. Trzecie miejsce, 73 netto, Aleksandra Smaga. I również poproszę, żeby każda grupa handicapowa została tutaj do wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Drugie miejsce, 72 uderzenia netto. Oczywiście lepiej od męża zagrała. Marzenna Folta. Co prawdopodobnie nie było dzisiaj trudno, żeby zagrać od męża, ale wynik Marzenny jest fantastyczny. 72 netto to jest na par pola, to jest zawsze, zawsze super. Nie, nie, nie pogrążaj mojego męża, bo jeszcze... To się wytnie. Tak, oczywiście. Fantastyczny wynik, 66 uderzeń netto, awans do finału i zwycięstwo w kategorii 26-36, Witold Kwiatkowski. Nie ma Witolda. A, jest, jest Witold, przepraszamy, zbyt szybko. Tak, proszę do zdjęcia teraz pamiątkowego, się ładnie ustawić. I tak jak mówiłem, cała trójka awansowała do finału. Czy ktoś wcześniej awans wywalczył, czy nie? Nie. Nie? Także gratuluję szczególnie. Dziękujemy bardzo. I przechodzimy do kategorii 21-25. Trzecie miejsce, 73 netto. Michał Babi. Brawo! Prosimy zostać z nami. Drugie miejsce.
73 netto, lepszy countback. Waldemar Badowski. Zwycięstwo World Golfers Championship w grupie handicapowej 21-25, 69 netto, Tomasz Jakubowski. Pamiątkowe zdjęcie. Grupa handicapowa 16-20. Trzecie miejsce, 73 netto. Andrzej Rygliński. Andrzej, zostań z nami. Drugie miejsce, 72 netto. Mariusz Orliński. Ryder Cup. Gratuluję. Europa wygrała, także szczególnie miło mi jest oglądać taką koszulkę. Zwycięstwo 66 netto, zapewne nowy rekord życiowy, zgaduję tutaj. Darmenda Bora. Gratulujemy. Grupa handicapowa 11-15. Trzecie miejsce, 73 netto, Kazimierz Giełdo. No, rodzina dzisiaj bardzo, bardzo się tutaj starała, dobrze grała. Oczywiście trzecie miejsce, awans do finału. Drugie miejsce, od razu dopowiem, że już w Hiszpanii się odgrażał, że na pewno awans wywalczy, 72 netto, Marcin Dudziński. Zwycięzcą w grupie handicapowej 11-15, 66 netto w tej grupie, to jest naprawdę imponujący wynik, Marcin Gniazdowski. Proszę Państwa, i teraz grupa handicapowa 0-10. Jest mi bardzo miło powiedzieć i zakomunikować, że tą grupę wygrał Sławomir Piński, czyli ja, ale ponieważ jako organizator nie partycypuję w rozdziale nagród, to tylko poinformuję, że zagrałem 69 netto. I ponieważ grupa jest połączona, to awans uzyskuje Oksana Wojtkiewicz oraz Małgorzata Brodowska, Antoni Wierciński, a trzecie miejsce, 72 netto, zajął Dariusz Kost. Drugie miejsce, 70 netto, przy tym handicapie, dwa poniżej par netto, naprawdę jest 71 netto, jeden poniżej par, to jest dobry wyczyn, Tomasz Martko. Tomasza nie ma z nami, w związku z czym nagrodę zostawimy. A kategorie 0-10, 70 netto, też imponujący wynik, awans do finału, Henryk Konopka. Proszę Państwa, dziękuję bardzo.
Na ręce menedżera pola golfowego Macieja Grzegowskiego składam podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowali się w organizację turnieju. Dziękuję Państwu za znakomitą frekwencję. Do zobaczenia za tydzień, gramy w Pasłęku, za dwa tygodnie w Olsztynie. Szerokiej drogi, dziękuję bardzo. Do zobaczenia na finale. Golf. Twój sposób na życie.